szlachetne zdrowie. Mało kto to wie, jako smakujesz, nim się zepsujesz. Ile kosztujesz, nim się zepsujesz. Kochani, człowiek jest gotów oddać ostatni grosz, żeby wyzdrowić. Człowiek jest gotów oddać cały majątek. I nieraz zdarza mi się, że przychodzi do mnie ktoś chory i opowiada mi, że jest gotów oddać wszystkie pieniądze za to, żeby wyzdrowić. Ja kiwam głową, a potem mu zadaję jedno zasadnicze pytanie. A ile ja miałbym ci zapłacić za to, żebyś wykonał te wszystkie rzeczy, te wszystkie czynności, te wszystkie zalecenia, które da ci lekarz? Ile ja miałbym tobie zapłacić za to, żebyś przestał chlać wódę, żebyś przestał palić papierosy, żebyś przestał żreć słodycze, żebyś przestał ćpać, żebyś przestał opychać się chipsami? I w tym momencie okazuje się, że delikwent zaczyna się zastanawiać, to po cholerę miałbym wtedy jeszcze żyć? Jaką miałbym jeszcze przyjemność życia? Kochani, informuję was, że można wyzdrowić. W ogromnej większości przypadków możesz jeszcze wyzdrowić. Możesz być jeszcze sprawny, możesz być jeszcze pełny werwy, wigoru, zdrowia. Możesz jeszcze, drogi człowieku, być szczęśliwy, ale nic nie jest za darmo, a zdrowie jest cholernie drogie. I zastanów się wpierw, czy ty jesteś gotów określić cenę, ile tobie trzeba zapłacić, żebyś ty był gotów zmienić zupełnie swoje życie. I to nie tylko jedzenie, nie tylko picie, nie tylko siedzenie na dupie, ale również swoje przekonania, swoje wartości i także swoje myślenie, bo również zabijasz się swoimi hormonami. Zabijasz się swoją adrenaliną, zabijasz się swoimi poglądami. I dlatego, kochani, informuję was. Ja wyzdrowiałem. Ale czy któreś z was jest gotowe zapłacić tak wysoką cenę? Bo jeśli tak, to ja mogę poinformować, jak to zrobić. Jestem w stanie was o tym poinformować, ale wpierw odpowiesz mi na pytanie, ile tobie trzeba zapłacić, żebyś wreszcie zmądrzał.